dużo tych rzeczy takich jesiennych, dużo ubrań. Ach, Snoopy, taki jesienny komplet. Jak znajdziecie gdzieś w serii greckiej w Lidlu. O nie! Jest wełenka, tu już skończyłam pierwszą. Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogtoberze. Dzisiaj będą zakupy. Mamy już co prawda godzinę pierwszą, ale rano byłam na ćwiczeniach, potem montowałam vlog, wrzuciłam go, teraz robiłam plan z Zuzią i spakowała mnie Zuzia na zakupy. Mam parę toreb, mam kawę, jest kawa, jest woda. A propos, dzisiaj dostałam butelkę z Waterdrop. Nie wiem, czy znacie tę firmę, ale będę miała z nią współpracę. Chyba tylko na Instagramie, zobaczymy. To nie tylko o butelki chodzi, tylko oni mają takie dodatki do wody z witaminami w różnych smakach. To jest coś dla mnie, bo ja nie przepadam za samą wodą. Zawsze muszę mieć coś do wody. Ale nie o tym, nie o tym. To nie jest żadna promocja dzisiaj. Póki co to testuję, żeby zrobić w ogóle reklamę. Coś mi tu wleciało do okna. Widzieliście to? Także uciekamy teraz na zakupy. Potem będzie zwariowany dzień, bo dzisiaj po każdego muszę jeździć, a mam tylko jedno auto, bo Tomek wyjechał. Także mamy szalony, szalony dzień. Ale nic, zapraszam Was i spędźmy go razem. Szukam cytryn. Myślałam, że jakieś organiczne znajdę, bo do ciasta lepiej organiczne. Taką fajną skórką. Za to znalazłam limonki z Las Vegas. Okay, jeszcze jakieś owoce. Wzięłam już kiwi, awokado i pomarańcze. Patrzcie, co się pojawiło. Granat. Bierzemy granat. Ała! Ananas mi upał. Au. O, jak co roku są też dynie. Ile mamy? Mini pumpkins. 3 za 10. 3 takie opakowania chyba, nie? Bo one są pakowane gdzieś po 5 sztuk chyba. No, nie wszystkie. Okej. Okay. Ale ładne. Jak co roku takie zestawy do drążenia dyni. Tutaj jest jakby gotowy zestaw już na potworki. To są z oczami, które można wybić w dynię. I wychodzą takie potworki właśnie. Ale mamy sporo już tych przyrządów do wykrawania. Miał być szybkie zakupy, a ja tutaj na kwiatki patrzę. Czekać, muszę się skupić. Zobacz, jaka piękna dynia. Musimy zrobić zupę. Zuzia się ucieszy. Ile kosztuje? Ojej, $1.29 za funt. Zobaczymy, ile będzie. Ona ma tak ze 2 funty, 2,5. Dalej. Po koszyk już zapakowałam. Czekajcie teraz, co ja potrzebowałam.
Pestki chyba jeszcze mamy. Pestki dyni, pestki słonecznika. O, coś na Halloween jeszcze. Tutaj mamy co? Te chrupki takie. No, jeszcze przyjedziemy. Tu mamy onesie na Halloween. Mam jakiś szkieleton i dynie? Tak. A tu są też dmuchańce. Ale co, to cały taki komplet chyba, tak? O! Ile to kosztuje? $50 kosztują, tak? I tutaj są jeszcze za $13 takie mniejsze. Ale mamy dmuchaną czarownicę, taką wesołą czarownicę mamy. Więc nic nowego nie kupujemy. Właśnie trzeba to wyciągnąć. Kurczę, w weekend wyciągamy, tak żeby było w przyszłym tygodniu we vlogu. Zobaczcie, nawet rękawice są w zestawie. Och, Snoopy. Taki jesienny komplet. Plastik. Koszyk prawie pełny. Muszę jeszcze tylko mleko wziąć. O, jakie ładne są te naklejki. O, to nie są naklejki. A, to do takiego DIY do robienia. Fajne, fajne. Dużo tych rzeczy takich jesiennych. Dużo ubrań. Skarpety fajne. Ile skarpety? $5. Tu mamy jakąś kurtkę. Wiesz, to jest taka koszulka sportowa. Da $10. Bluzy takie męskie za $13. O, a tu jest ładny golf damski, też $13. I sukienka. O, ta sukienka jest ładna. Ale ładnie wykończona ta góra. Czekajcie. Gdzie tu jest góra? A została jedna. Skoro taka fajna, to została jedna. O, w takim trójkącie. I już na osiedlu. Tym razem po Zuzie. Jedziemy Zuzię zawieźć na Farmer's Market. Wyjątkowo w tygodniu ma Zuzia wolontariat. Musi godzinę robić. Już w sumie mało jej brakuje, więc tyle dobrze. No i Zuzia odwieziona już. Idzie tam, gdzie będzie miała podobno pracę z dziećmi. Także coś będą robić z dziećmi. Potem nam opowie. Już z powrotem. Sebastiana zgarnęłam po drodze. No ale zawiezienie Zuzi też chwilę trwało. Muszę szybko rozpakować, bo to, że to mi się jeszcze nie roztopiło, to jeszcze dobrze. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Słuchajcie, zamrożonych rzeczy najpierw. Pamiętacie, jak wam wspominałam, jak znajdziecie gdzieś w serii greckiej w Lidlu... W serii? Proszę. To było bardzo ciężkie. Teraz jeszcze telefon idzie do mnie. Halo! Halo, jestem w sklepie. Wiesz co? Jest taki wybór tykarz. O! Śmieję się, bo koleżanka prosiłam dzisiaj, czy nie wybiera się czasem do polskiego sklepu, a raczej ruskiego, który ma polskie. W każdym razie kupuje dla mnie kaszę gryczaną i ogórki i kiełbasę, więc widzicie sami, jakie mam tutaj cudowne dziewczyny, kochane. Dzięki, Aga. No ale tak, jak mówiłam, jak znajdzie się kiedyś w akcji greckiej, akcja grecka, te ciasto filo, akurat tu mam z serem, ale ostatnio miałam ze szpinakiem. I już nie było. Z następnym razem kupię więcej. To i kupiłam jeszcze z tej serii. Jejku, to ciasto jest takie dobre. To jest też ciasto filo, ale z wypełnieniem serowym, tylko że na słodko. To jest coś takiego, co dostaliśmy w Grecji od właścicielki, a raczej od mamy właścicielki. Ona wtedy nam przyniosła takiej domowej roboty, tylko na słono. Bo dokładnie tak samo wyglądało, tylko na słono. Jeszcze jedną rzecz, tego nie miałam. To jest ze szpinakiem i feto. Takie paluchy. Tak to wygląda. Także szybko tylko to do zamrażarki. Dobrze. Wszystko się zmieściło. Zimne rzeczy jeszcze. Uwaga. A! Uf. Się człowiek spieszy. To wiecie, kto się cieszy. Dobra. To mamy tak.
to dzisiaj na obiad. Dawno nie mieliśmy gotowca i dawno w ogóle nie mieliśmy tych pierożków, więc dzisiaj te pierożki, jedne są z ricotą i z pesto, a drugie są ze szparagami. Obiad gotowy, bo już o 24 obiad dalej nie ma. Chociaż mam jeszcze trochę leczo, ale to tak, nie wszystkim. Może zamrożę tą resztkę. Zuzi. Mleko. Tu mamy serek kremowy do smarowania. I ten sam serek jeszcze mam. Kremówka. Tu mam ser, coś nowego. Słuchajcie, to jest niby biały ser. Wygląda jak żółty, więc... Ale jest z suszoną morelą. Bardzo jestem ciekawa tego. Jestem strasznie głodna. Więc w ogóle wszystko bym tutaj zjadła. Feta. Moment. Kiełbasa. Była jeszcze kiełbasa. Okej, dobra, dalej. Mamy ser prowolony, wędzony, przepyszny, przepyszny ten ser. Ser, tu mam szynkę z indyka. O nie! Kupiłam tą z miodową. Nie lubimy tej. Ale wykorzystam ją może albo do jajecznicy, albo do czegoś. Zobaczymy. Boczek, bo to do przepisu na weekend. Teraz tak, mam dwie mozzarelle. I mozzarelle tartą. Bo to na pizzę. Tu mam dwa kurczaki, jedne piersi z kurczaka i jedne takie te pod udział, bez kości. O, i tu mam cztery serki, kto wie na co? Na sernik! Dawno nie było sernika i jedno masło irlandzkie. I to z zimnych rzeczy, zimne rzeczy. Włożę do lodówki i jeszcze pokażę Wam resztę. Taki ten średni garnek, nalej wodę na pierożki i daj łyżkę, płaską łyżkę są. Okej, dalej. Bułeczki. Idę do szkoły, dostanę te bułki. Rukola jak zawsze. Jeszcze mam produkty, ale praktycznie codziennie jem sałatkę. No, praktycznie, wczoraj nie było. Rodzynki, to są te złote rodzynki. Jedne awokado miękkie, jedno awokado jeszcze twarde. Te awokado były w promocji, ale nie pamiętam ile. Wszystko ok? Papryki. Fajnie, że w Lidlu weszły papryki organiczne, bo akurat papryki wolę organiczne. Kiwi były w promocji. Nie pamiętam. Powiem Wam, ile zapłaciłam w sumie, bo tak się spieszyłam dzisiaj. Marchewki. Kolorowe. To muszę doobierać do porcji rosołowych. Znaczy porcje rosołowe mówię o Włoszczyźnie. Jeżyna? Jeżyna? Jeżyna. Dwa granaty. Banany. Pomarańcze. Dwa sosy pomidorowe, najlepsze. Jak jestem w Lidlu, zawsze biorę po dwa słoiki, żeby nie brać za dużo zawsze. Tu mamy nektarynki i śliwki i gazetka nowa. Coś jeszcze miałam. I coś jeszcze miałam. O, wzięłam takie chipsy jalapeno. Mam nadzieję, że nie będą za ostre. I wzięłam te dwie paczki biszkoptów, biskoty z migdałami do kawy. Te są bardzo, bardzo dobre. I z Włoch. Nie są za słodkie. Okej, słuchajcie. Aha, i jeszcze paczkę maszynek do golenia. I tutaj mam rachunek. Aha, no i tego dynia. Jeszcze dynia. I zapłaciłam w sumie $177 i pisze mi, że miałam ponad $11 zaoszczędzonych. Nie wiem gdzie, ale miałam. Teraz to muszę popakować. Sebastian, postawiłeś tą wodę? Tak. Włączyłeś piec? Tak. Okej. Sebuś pojechał właśnie
Na tenis? Bo ja na hulajnodze. Wreszcie. Czas na kawę. W ręce kawa i lód. Czekajcie. Chciałam coś Wam pokazać, dlatego muszę tak ustawić. Lody kokosowe. Bardzo lubię. Wiecie, jestem tak na luźno ubrana w luźnych spodniach. W końcu mogę usiąść. Słuchajcie, mam... Ile? Godzinę przerwy. Mam godzinę przerwy. Moja pierwsza godzina odpoczynku. Jest wełenka. Tu już skończyłam pierwszy kwadracik. W sumie taki prostokąt robię. I to jest trzecia para kapci. Mówiłam Wam już, że robię. Chyba mówiłam już. Sebastian najpierw chciał wieloryba, żebym mu zrobiła, ale jak zobaczył, że zrobiłam Hani kapcie i Zuzi kapcie, to powiedział, też chcę kapcie. Więc to będą kapcie dla Sebastiana. Wybrał sobie wełenkę. I słuchajcie, wystarczy, że zrobicie na szydełku kwadrat, prostokąt, tak, żeby Wam po prostu na długość pasował. I tu będzie akurat Sebastiana tak. Zszywam sobie tył. Czasami sobie robię coś takiego, że sobie to jeszcze podszywam. I to jest pięta. A tutaj ten przód, słuchajcie, przeplatam sobie nitką. Ściskam i tutaj zszywam kawałek i zostawiam troszeczkę miejsca, więc coś takiego wychodzi na końcu. Myślałam, że tu miałam od Zuzi te kapcie, ale chyba... O, co? Spróbowałem bilet teraz. Znowu mi śledzi twarz. Dobra, teraz się nie powinno ruszać. To są Zuzi kapciuszki. Zuzia ma tak zrobione. Widzicie? Ten tył jest delikatnie podgięty. I przód ma akurat tak, jak zrobiłam, że w tym wzorze jest jakby na zakładkę. Tu się jakby 3/4 ściska i resztę materiału się jakby zakłada i zszywa. Więc Zuzia ma tak, a Hania ma jakby cały przód ma zszyty. I jej tylko zrobiłam tutaj taką ozdobną obramówkę, ale nie wiem, gdzie Hania ma. Teraz kiedyś Wam pokażę. Bloktober jest taki długi, że na pewno mi się uda pokazać obydwie pary, a tutaj robię już, właśnie zaczęłam drugą skarpetę, chciałam powiedzieć, dobrze, drugiego kapcia. Także mam chwilę teraz. Dla siebie. I kawa. A te pierogi były takie dobre. Ja chyba byłam taka głodna, ale Sebastianowi też smakowały. Bardzo nam smakowały pierożki. Pozwólcie, że sobie odpocznę trochę. No i tak sobie odpoczęłam, że już nic prawie nie nagrałam. Zaczynamy weekend, także życzę Wam dobrego, spokojnego weekendu i widzimy się już po weekendzie. Mam nadzieję, że Wam się podobał vlog. Jak tak, to wiecie, co robić. Ja Was serdecznie pozdrawiam, ściskam i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! Try to figure it out alone.